Mocno się napierdalają, czy nie? Czy ktoś panuje nad tym, albo chociaż ma wpływ na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie? Dlaczego ten region to jest kolejna tak zwana proxy wojna, czyli miejsce, gdzie ścierają się ze sobą siły największych mocarstw? Jeżeli prawdą jest, że klucz do rozwiązania tego bliskowschodniego problemu leży w Waszyngtonie, ale nikt nie wie, w której szufladzie, to teraz mamy jeszcze jeden problem, bo nie wiadomo, kto w tym Waszyngtonie w tej chwili w ogóle rządzi. No i wydaje się, że jest wielu chętnych, żeby to wykorzystywać, którzy po prostu zrywają się ze smyczy. Robert Mazurek powiedział mi rano, że powinnam zacząć ten film od dziennikarskiego żartu, że... Na GeForce Skins skiny spadają z nieba. Natychmiastowe wypłaty na twoje konto Steam. Sprawdź sam. Wejdź na GeForce Skins. Użyj kodu Serhito i otwórz darmową skrzynkę. Iran, Irak, co za różnica. Ale ja mam o was lepsze zdanie i myślę, że po roku gadania o Bliskim Wschodzie dobrze już to wiecie. Izrael, Iran, Hamas, Hezbollah, Liban, Strefa Gazy i po drodze jeszcze kilkanaście innych państw regionu. Od roku pod tę bliskowschodnią beczkę prochu co i rusz ktoś podkłada ogień, a my patrzymy, analizujemy, zastanawiamy się, czy ona kiedyś w końcu wybuchnie. No i zastanawiamy się, jak poznamy to, że wybuchła, no bo przecież tak naprawdę wybucha co i rusz. Nie będę analizować wczorajszego ataku Iranu na Izrael, zastanawiać się, czy lepszym sformułowaniem jest atak odwetowy, no bo była to zemsta za to, co się wydarzyło wcześniej. Wydaje mi się, że to jest wszystko w tej chwili wtórne, tak jak i wtórne jest analizowanie tego, jak zadziałała izraelska obrona przeciwpowietrzna. Zadziałała dobrze, jak zwykle, bo Iran wystrzelił niemal 200 rakiet, a mówimy tylko o jednej ofiarze śmiertelnej, o pechowym Palestyńczyku, na którego po prostu spadł fragment rakiety. Dla mnie jedno z zasadniczych pytań brzmi, dlaczego Iran, który do tej pory nigdy nie atakował Izraela bezpośrednio, zawsze się zresztą tym zasłaniał na arenie międzynarodowej, że my ręce mamy czyste, zawsze atakował Izrael za pośrednictwem organizacji, które sponsoruje, czyli właśnie za pośrednictwem Hamasu, który działa w Strefie Gazy i Hezbollahu, jeszcze lepiej dofinansowanego, jeszcze lepiej dozbrojonego Hezbollahu, który działa... Co te wszystkie rzeczy, które... poleciały. No ale dobra, no to a ta żelazna kopuła to tylko nad Tel Awiwem działa? To czemu kurwa nie strzelają w inne miasto? Jak to zestrzelą? W Libanie. Sam do tej pory nie wystrzeliwał rakiet na terytorium izraelskie. Zresztą Iran z Izraelem bezpośrednio ze sobą nie graniczą. No ale teraz to się zmieniło. W kwietniu Iran zaatakował po raz pierwszy. To był taki atak, który miał być efektowny, ale miał nie zrobić Izraelowi dużo krzywdy. Teraz doszło do kolejnego ataku i jest to ewidentna zmiana w tej układance bliskowschodniej. Dlaczego z kolei Izrael sam otworzył sobie drugi front po Strefie Gazy, zaczął metodycznie bombardować Liban, metodycznie jeden po drugim zabijać przywódców Hezbollahu i to mimo to, że amerykański sekretarz stanu Antony Blinken niemal miesiąc w miesiąc latał na Bliski Wschód, zresztą nie tylko on, po to, żeby zatrzymać eskalację tego konfliktu, żeby powstrzymać Benjamina Netanyahu przed jego agresywną polityką. No tak, tylko że mówią mu, dobra, nie rób tego, nie rób tego, a w razie czego i tak mu pomogą. Więc to takie trochę... Chyba nieskuteczne jest, nie? Jeśli ja ci będę mówił, że masz nie bić ludzi na ulicy, a ty będziesz ich biła, ja w razie czego będę cię asekurował, no to chyba nie do końca taki jestem, nie? A Benjamin Netanyahu, mimo tych wielkich amerykańskich wysiłków, wydaje się robić swoje, zarządza tymi konfliktami, no bo doskonale wie, że to one pozwalają mu utrzymać się przy władzy, no bo naród go, mówiąc wprost, po prostu nie kocha, więc wojna ma go konsolidować wokół osoby, jaką jest premier państwa. No i myśl, która do mnie cały czas wraca i zresztą to wybrzmiało bardzo mocno także podczas programu specjalnego na kanale Zero, jest taka, czy nie chodzi w tym wszystkim o to, że skoro nie wiadomo, kto rządzi w Waszyngtonie, no bo prezydentem jest Joe Biden, ale jakby to, że nie ubiega się o urząd, że właściwie został do tego zmuszony w dosyć upokarzający sposób, że wszyscy się z niego śmieją, że jest za stary i nie ogarnia rzeczywistości, więc mamy prezydenta, który chyba już nie cieszy się posłuchem, mamy kandydatkę Kamalę Harris i kandydata Donalda Trumpa, ale oni idą łeb w łeb i dużo jest w tym wyścigu niewiadomych, no więc wszyscy koncentrują się na tym wewnętrznym wyścigu. Wydaje się, że nie ma tej osoby, która spinałaby to wszystko w całość, która mogłaby uderzyć pięścią w stół i w tych trudnych czasach opanować te
najbardziej gorące punkty na mapie świata. No i skoro wszyscy to widzą, no to wszyscy to też próbują wykorzystać. Także, co oczywiste, na Bliskim Wschodzie. Joe Biden odchodzi, jest słaby. Netanyahu zerwał mu się ze smyczy już dawno temu. Teraz Stany Zjednoczone no w zasadzie nie mają ruchu. Nawet jeśli był taki moment w czasie wojny w Gazie, że Amerykanie powiedzieli, że wstrzymują dostawy broni, nie wszystkie dostawy, ale część, to w Izraelu była natychmiast burza o to. Ta burza przekłada się potem na głosy wyborców w Stanach Zjednoczonych, w związku z czym żaden prezydent, czy też żadna administracja amerykańska nie może sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć Izraelowi stop. Zresztą jak zobaczymy, jak spojrzymy w kampanię wyborczą, to w momencie, kiedy jeszcze Joe Biden był kandydatem na prezydenta, on starał się tonować te historie wokół Izraela. Kamala Harris, która jest dużo bardziej na lewo, jest kandydatką, nazwijmy to, progresywną, mówi dużo odważniej, jeśli chodzi o to, co powinno się stać w Gazie, ale to są tylko słowa, ponieważ Amerykanie też są trochę w klinczu, bo nie mogą po prostu przerwać tej pomocy, bo bez amerykańskiej pomocy Izrael naprawdę może, no może nie przestać istnieć, ale tam naprawdę mogą posypać się ofiary. Powtarzamy to, że klucz do rozwiązania bliskowschodniego konfliktu leży w Waszyngtonie, bo Waszyngton ma najwięcej instrumentów, żeby doprowadzić tam przynajmniej do względnego pokoju, ale jak widzimy w nieudany sposób. Cały czas powtarzamy, że za pewnik uznajemy też to, że Amerykanie zawsze staną murem za Izraelem. Z całą pewnością za pewnik zdaje się to brać premier Izraela, Benjamin Netanyahu, który, tak jak już powiedziałam, wydaje się, że bez autoryzacji dokonuje pewnych operacji. Cały świat oburza się na masakrę cywilów w Strefie Gazy, ale na niego to w żaden sposób nie wpływa. Otwiera sobie kolejny front. Amerykańskie media piszą, że dokonuje tych operacji właśnie bez amerykańskiej autoryzacji. Autoryzacji, która wydawałaby się naturalna, skoro to Stany Zjednoczone dostarczają Izraelowi większość broni. Tylko czy w dzisiejszym świecie można cokolwiek brać za pewnik? W programie specjalnym Jacek Bartosiak stwierdził, że ten amerykański wpływ w regionie już się zmniejsza. Kończą się czasy, gdzie Amerykanie będą to robić. Właśnie dlatego absolutnie dla mnie jest potężną zagadką, jaką wielką strategię ma Izrael na czasy, gdy Amerykanie odejdą z Bliskiego Wschodu. Bo to, że Ameryka słabnie na Bliskim Wschodzie, to widać od lat i między innymi to, że mamy do czynienia z takimi wydarzeniami jak dzisiaj, jest tego przejawem. Na dodatek wojna w Gazie i postęp... Nie mogą nie mogą jakichś mocnych bomb zrzucić i siemano? Powanie Izraela, pomimo tego, jak wygląda układ polityczny w Stanach Zjednoczonych, o którym tutaj wspominał mój przedmówca, i jak ładnie to Merzheimer z Woltem opisali w książce, jak wygląda instrumentalizacja życia politycznego pod względem popierania Izraela, rośnie przekonanie, że nie ma tożsamości interesów amerykańskich i izraelskich. Izrael nie jest sojusznikiem, który pomaga wielkiej strategii amerykańskiej w utrzymaniu swojej pozycji w świecie. Jest to coraz bardziej powszechne przekonanie. I jeszcze na dodatek nas postępuje delegitymizacja narracji o prawach człowieka, o tym, że Amerykanie stoją na straży wolności, demokracji i tak dalej, ze względu właśnie na to, jaką Izrael też prowadzi politykę. Bez oceny, bo każde państwo zmierza do maksymalizacji swojej potęgi. Izrael wybrał taką drogę. Amerykanie też nie są najlepszym i szlachetnym przykładem tego, jak się maksymalizuje swoją potęgę. Tak naprawdę też są narodem, który jest ciągle na wojnie de facto. Uważam, że polityka amerykańska wobec Izraela w tej chwili jest błędna, będzie podlegała rewizji. Na świecie jest mnóstwo konfliktów regionalnych. Jednymi interesujemy się bardziej, innymi interesujemy się mniej, więc dlaczego mówi się, że trzecia wojna światowa ma się zacząć właśnie na Bliskim Wschodzie? Są tacy, którzy swoją drogą twierdzą, że ta trzecia wojna światowa już trwa. A to dlatego, że mamy to modne określenie proxy wojna, czyli inaczej wojna zastępcza. Chodzi o to, że te największe mocarstwa cały czas się ze sobą ścierają, nie walcząc na swoim własnym terytorium, czyli nie walcząc na terytorium Rosji, czy nie walcząc na terytorium Stanów Zjednoczonych. Cały czas ze sobą walczą, ale ofiarami tej walki są po prostu inne państwa. No bo jeżeli nawet popatrzymy na ten Bliski Wschód, to przecież nie walczy Izrael tylko z Libanem. Możemy tutaj dobudowywać, kto za kim stoi. I oczywiście za Izraelem Stany Zjednoczone, o których już mówiliśmy, za Hamasem, Hezbollahem, przede wszystkim Iran, ale nie tylko Iran. I jak przez prawie rok wojny udawało się tą wojnę prowadzić bez telefonu do Władimira Putina, niestety dzisiaj telefon do Władimira Putina był wykonany. Kto dzwonił? Benjamin Netanyahu. Rok było bez Putina i teraz mamy taką sytuację, że był telefon i... A skąd on
kurwa wie, gdzie dzwonił Netanyahu. Stany Zjednoczone razem z Rosją tutaj zaczęły apelować o spokój. I to jest nieszczęście z naszej perspektywy, ale na Bliskim Wschodzie akurat inaczej Rosję postrzegają. Więc. Bliski Wschód, jeśli chodzi o to, kto kogo lubi i kto z kim trzyma, jest naprawdę bardzo trudny do rozrysowania. Nie działa w żaden sposób tutaj zasada, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. To jest dużo bardziej skomplikowana sieć zależności i dużo bardziej skomplikowana spirala przemocy, która nie wiadomo, gdzie ma się zatrzymać. Ponad 40 tysięcy ofiar w Strefie Gazy nie wystarczy. Zrównana z ziemią Strefa Gazy nie wystarczy. Ponad 1000 osób teraz w Libanie też nie wystarczy. Zdziesiątkowani przywódcy Hezbollahu też nie wystarczy. Teraz 200 rakiet wystrzelonych z Iranu w kierunku Izraela to też na pewno. A tacy ludzie, cywile z Izraela, oni się nie wkurzają, że ich kraj wojuje na każdym froncie i przez to dostają rakiety kurwa na domy, czy mają wyjebane w to, bo o co tu chodzi? No, nie zamknie tej sprawy, bo każdy zapowiada zemstę, każdy zapowiada karę, potem staje się zakładnikiem swoich własnych słów, no i nie wiadomo, gdzie to wszystko ma się zakończyć, gdzie kończą się te stopnie na tej drabinie eskalacyjnej, tym bardziej, że strony wcale nie wyczerpały swojego potencjału militarnego. Na pewno nie wyczerpał go jeszcze Izrael, na pewno nie wyczerpał go jeszcze Hezbollah, na pewno nie wyczerpał go jeszcze Iran. To wydaje się wszystko proste. Izrael zlikwidował przywódców Hamasu, zlikwidował przywódców Hezbollahu, kupił sobie kolejnych kilka lat spokoju. Ale z drugiej strony to się okazuje, że to takie proste nie jest. Kilka lat? Okej, optymistyczne. A ile? Parę miesięcy, może, jak dobrze pójdzie. Parę tygodni na pewno, jak się to, co się teraz dzieje, uspokoi. Ale to tak szybko odrasta? Te struktury Hezbollahu są w stanie tak szybko odrosnąć? Tak, bo musimy pamiętać, że my w Europie, czy w ogóle na Zachodzie, myślimy sobie w ten sposób, że jak się wyeliminuje generała z jakiejś armii, to armia idzie w rozsypkę. To jest to trochę tak, że i w Hamasie, i w Hezbollahu, we wszystkich tych organizacjach, które powiedzmy walczą z Izraelem, bo to jest walka z syjonistami, mówiąc w dużym skrócie, to są ludzie, którzy mają mentalność taką, że niezależnie od tego, czy po naszym trupie, czy nie, ale my Hezbollah, my Hamas, no i tu wstawiamy kolejne, my Huti w Jemenie. My tę wojnę z Izraelem wygramy kiedyś. Najwyżej może nie my, a nasi wnukowie. Ale co znaczy wygramy wojnę z Izraelem? Że Izrael przestanie istnieć w tym miejscu na mapie? Tak, tak, tak. Tylko jak zapytasz ich, co to oznacza, no wygramy. To jest, jak w Gazie bardzo często można było usłyszeć, ja sam to słyszałem wiele razy, zresztą to sformułowanie się bardzo często powtarza, ruch oporu. Czy to jest Hezbollah, czy to jest Hamas w Gazie, to jest zawsze ruch oporu. To jest ta mentalność. My się jakby sprzeciwiamy syjonistom i my tę wojnę wygramy. Nikt nie powie, co to znaczy wojnę wygramy. Czy właśnie Izrael przestanie istnieć, czy się będzie inaczej nazywał, czy nagle w Izraelu dojdą Arabowie do władzy. Nie wiem, strasznie gówniane są te materiały, bo zamiast powiedzieć, to się wydarzyło, tu spadła rakieta, tu zajęli jakiś teren, tu podbili to miasto, to kurwa przychodzi jakiś kurwa pseudomądry i mówi, co będzie za 50 lat, bo ty może kurwa zacznij w lotka grać. To jest bez znaczenia. To jest takie pojęcie, bardzo taki worek pojęciowy, syjoniści i my z tymi syjonistami wygramy. Przed atakiem Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku, czyli zaraz mamy rok. Przed tym atakiem, który zaskoczył świat i zaskoczył przede wszystkim Izrael, wydawało się, że na Bliskim Wschodzie jednak zaczyna się uspokajać. Były takie oznaki, że strony próbują się ze sobą dogadywać, próbują robić biznesy, no ale ten atak zmienił wszystko, a później było tylko gorzej. I tak jak powiedziałam, ta spirala przemocy się nakręca. No i wszyscy tutaj cały czas wskazują jako jakąś magiczną datę ten listopad i to, kiedy będzie nowy amerykański prezydent i kiedy ten nowy amerykański prezydent będzie miał mandat do tego, żeby wejść tutaj w te negocjacje i pogodzić wszystkich ze sobą. Tylko że do tego listopada albo do inauguracji nowego amerykańskiego prezydenta, która będzie w przyszłym roku, patrząc na dynamikę rozwoju wydarzeń na Bliskim Wschodzie, jeszcze dużo może się wydarzyć. I dużo ludzi może po prostu zginąć. I trochę to zaczyna wyglądać tak, że kiedy kota nie ma, to myszy harcują. Kiedy Stany Zjednoczone są niezdolne do objęcia przywództwa, to po pierwsze każdy próbuje na tym skorzystać, po drugie pojawiają się inni, którzy to przywództwo próbują przejąć. A Rosja komu kibicuje? Sakra, co? Olbrzymi